podcastu, każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPGo. Ciao, tutti amici di calcio, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Kurwa Sud w szczególnym dniu, więc doceniamy wszystkich, którzy są z nami, którzy tak sobie przeorganizowali czas, żeby oglądać nas na żywo, wiemy, że dzisiaj wszyscy myślami z bliskimi na cmentarzach, a w studiu Marcin Długosz, AC Milan Kompel, TVP Sport, Michał Borkowski Dzień dobry. oraz Tomasz Lipiński, Kanal Plus i Tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry. I panowie, zacznijmy od jakby informacji może nie epokowej dla samej serii A, ale dla nas bardzo ważnej, z ostatniej chwili, a mianowicie jest kara dla Pawła Dawidowicza. Trochę się obawialiśmy, że to może być, bo podobno na 4 Cztery kolejki mu groziły zawieszenia za to, co zrobił. Więc moje pytanie: po pierwsze, ocena bohatera, a raczej antybohatera, a raczej od bohatera do antybohatera, ocena tego, co zrobił. I ja na przykład bałem się, że będzie dużo bardziej surowa kara. No, bo chodzi o, o, o Włocha, w którego wszedł brutalnie, jeszcze takiego, no, na którego trzeba huchać i muchać, a tu tylko jedna kolejka, co oznacza, że, że no, nie skreśla go to jakby z walki cały czas o mundial, o wyjazd do Kataru. No ja jak oglądałem ten mecz i widziałem to zagranie, to szczerze myślałem, że na dwóch meczach się skończyły minimum, że to jednak był dość brutalny faul, bezpośrednia czerwona kartka i tak dalej, więc na pewno Dawidowicz może docenić, że będzie pauzować się tylko przez jeden mecz, a sama ocena jego występu, no to myślę, że Dużo inaczej by się oni wszyscy wypowiadali. Oczywiście w społeczeństwie El lasu, gdyby udało się dojechać z tym remisem jeden do jednego, no to wiadomo, że przekaz byłby taki, że mimo tej czerwonej kartki, mimo tego, że zostawił drużynę, no to jednak jego bramka spowodowała, że udało się zrobić sensacyjny punkt w meczu z wyżej notowaną drużyną. No ale że tak się nie stało, no to, to wieczór bardziej na minus niż na plus. No głupie zachowanie. Od tego nie uciekniemy. No oczywiście on był bardzo. Agresywny w takim pozytywnym sensie w ciągu całego meczu. Bo ja tak patrzyłem na takiego jego siedmią ustawienie to on bardziej jak defensywny pomocnik wygląda wyglądał niż jak środkowy obrońca. Widać było, że on po prostu ma podchodzić wysoko, ma grać agresywnie, ma doskakiwać do każdej piłki, natomiast no, trzeba mieć trochę wyobraźni jednak w życiu. Jak jesteś piłkarzem, naprawdę mógł zrobić poważną krzywdę, bo to rozmawiamy o tym, czy jeden mecz, czy dwa, czy może cztery, to to jest jedno, ale to, że mógł naprawdę na dłuższy okres wyeliminować Zaniolo, to jest druga kwestia. To było naprawdę bardzo ostre wejście. Tej nogi nawet jakoś specjalnie nie zgiął w pędzie, wyskok. No, nie można w taki sposób bronić. Ja szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że tylko jeden mecz. Dobrze, dla nas oczywiście. tak Natomiast gdyby to były dwa mecze, tak jak mówi Marcin, to absolutnie zero powodu tego, żeby mieć z tym jakiś problem. W następnej kolejce też linety możemy dodać też nie będzie grał, ale to już z innego powodu. No szkoda pewnie dlatego, ponieważ no to miał być początek czegoś nowego dla Dawidowicza w tym sezonie. Kiedy strzelił gola, że może wreszcie coś, coś zapali, a tutaj zgasło. Ledwo, ledwo ruszył z tym, z tym golem. Tak swoją drogą, no to, to z tym golem też nie byłem pewien, czy zostanie on uznany. Bo już było sporo takich sytuacji, że stoi zawodnik gdzieś tam wysunięty bardziej z twojej drużyny, niby zasłania bramkarzowi, to też na dwoje babka wróża. Już w tych interpretacjach się głębiej nie podejmuje. Nie, bo kiedy to zaczęli sprawdzać, to byłem przekonany, że, mu, że Dawidowiczowi tego gola nie uznają. A jednak coś tam, nie wiem, może był w bramkarz jakoś inaczej. No dobra, abstrahuję od tego. Ale, ale no co, no, pierwszy mecz Dawidowicza u Buketiego, Wydawało się, że, że tę szansę uda mu się wykorzystać i skoczyć na dłużej do podstawowego składu. Tym bardziej, że ta konkurencja w tyłach, no to jakoś tam oszałamiająca nie jest. A de facto, gdyby nie ta czerwona kartka, i tak można powiedzieć, że to półtorej kolejki dostał, tak? No bo no pół, to sam się wyeliminował w tym meczu i jedną i jedną tą następną. Gdyby mnie ta czerwona kartka, to jestem przekonany, że, że Werona by tego meczu nie, nie przegrała, bo Roma cieniutko wyglądała. Cieniutko no naprawdę. Jeszcze też taki fajny splot wydarzeń był, kiedy Dawidowicz Dawid dostał tę czerwoną kartkę i schodził do tunelu, to tam ten jeszcze z tak? zanialu tak? przechodził, hmm. koło niego. Można było jeszcze podejść, jakoś tam klepnąć, uścisnąć, a jednak Trzeba, dołożyć po... <laughs> dobić. A jednak postawił na jakiś taki uśmiech pod i szedł to też kibice w szczególności, tak, patrząc, w szczególności Romy nie odebraliśmy dobrze. Na ten mecz, to, to tak, tak mi się skojarzyło, że tutaj spotkali się, no nie spotkali się, na no gdzieś tam się przecieli delikatnie, może wzrokiem, bo na boisku akurat nie, właśnie Nemanja Matić i Paweł Dawidowicz, bo pamiętam ten, ten okres, kiedy młody Dawidowicz odchodził do z lekkich Gdańsk do Benfiki Lizbona, i tam właśnie gwiazdą był Nemanja Matić i mówiono o, o Dawidowiczu, że to jest następca, tak, że parametry, mhm. też lewano. No noga, wtedy był jeszcze szóstką. Tak, tak, mhm. wtedy jeszcze był szóstką, że to właśnie będzie, no nie tak to się potoczyło i na pewno większą karierę zrobił Nemanja także w tym meczu akurat, <grym> e, wczorajszym, ale no to było takie, takie, takie ciekawe, że po, po, po latach udało im się w końcu gdzieś tam, gdzieś tam zetknąć. Po, po tej kolejce to nawet zasadne wydaje się pytanie, które lepszy lewoskrzydłowy Nemania Matic czy Rafael Lao, to nie jest takie oczywiste. <grym> <grym> Dodajmy, że to była trzecia czerwona kartka w Serie A Pawła Dawidowicza. Ostatnia w 2019 roku w Lipcu, czyli dawno, dawno temu. Natomiast był to drugi gol w Serie A od stycznia ostatni w styczniu 2000. 20, więc można, no niestety więcej czerwonych kartek niż goli. I teraz patrzyłem, że no, jeśli będzie mógł zagrać, oby, oby został wystawiony przed mundialem jeszcze w Juve, przeciwko Juve i Specji, czyli polskie, w polskich meczach. I czy waszym zdaniem jak widzicie jego szansę wyjazdu na mundial? Czy w ogóle powinien być zabrany? Ale czy to jest kandydat, no wiecie, patrzymy nie, nie gra Jan Bednarek, nie gra Kamil Glik, Gra pewnie dzisiaj murowanym zawodnikiem do wyjścia w podstawie na Meksyk Jakub kiwior. Nawet jeśli ostatnio nie ma tak dobrej pasy, jak wcześniej, no to przynajmniej gra cały czas, no ale kto obok, czy taki Paweł Dawidowicz, byście go brali w ogóle pod uwagę, czy to jest za mało wszystko Me meczów rozegranych, gdyby zagrał ze specją i znaczy, tak Jeśli patrzymy na to, kto nie gra, no to, to byśmy musieli wziąć i Dawidowicza i Bednarka właśnie, i być może Kamila Glika. Natomiast Kamil Glik chyba z tego co wiem, to są plany takie, żeby wrócić na ostatnie dwie kolejki, tam się ograł i pojechał, więc oby tak to się skończyło. Natomiast no, właśnie tego chyba najbardziej szkoda w tym meczu, że była szansa na jakąś taką przynajmniej minimalną regularność dla widoków, żeby zobaczyć w jakiej on jest w formie fizycznej, jak się odnajduje na boisku, czy, czy nie zadać jakichś tam automatyzmów. No, być może to odpowiedź dostaniemy później, tak? natomiast no, straci peczniej cały ten mecz, straci kolejny, więc no, szkoda, na pewno na pewno tego bardzo szkoda, natomiast no, to, to też ten brak występów w defensywie u nas no, musi po prostu... Martwić, bo tak naprawdę jedynym zawodnikiem. Na szczęście grającym dobrze. tą może poprzednią kolejkę jest Jakub Kibior. Mhm. bo do niego nie możemy mieć chyba żadnych zarzutów. Także przynajmniej tyle, że jedna taka pewna postać, no ale to malutko, bardzo malutko. No brać tylko nie za zasługi w tym sezonie, no bo tutaj tych zasług to już specjalnie nie będzie nawet, jeśli miałby zagrać w tych meczach, które mu zostały po, po odbyciu dyskwalifikacji. Ale na zasadzie takiej negatywnej selekcji, no bo nie ma lepszych. No nie ma lepszych i, i co? No musimy brać takich zawodników, jakich mamy Dawidowicz raczej po reprezentacji Polski ostatnio lepiej niż, niż gorzej i pretensji do niego większych nie było. Z Anglią chyba nawet znakomicie zagrał. tak. To, co także. Pamiętam, więc... No to na świeżości może, no to, to, to jest ten. Że, na, że... na jakiś delikatny plus może działać, że te pół godziny, które rozegrał w meczu z Romą, no to faktycznie tak jak Michał mówiłeś, że... Wyglądał fajnie przez te 30 minut, które spędził na boisku. To nie tak, że tylko strzelił mm -hmm. bramkę i potem dostał czerwoną kartkę i tyle go widzieliśmy. Tylko faktycznie przez te 30 minut był można powiedzieć, no nie wiem, najlepszym zawodnikiem lasu. Być może nawet tak. Rozbijał te ataki Romy, wyprowadzał akcję swojego zespołu, jeszcze strzelił bramkę. No szkoda, że, że akurat odcięło mu prąd w takiej sytuacji. Lepszy był tylko tej Abraham. <śledztrzę> <śledztrzę> tak. Ale Wie... potem udało mu się zrobić asystę odsłonę, to przynajmniej tyle. Tak, i e, Paweł Dawidowicz e, z, z bohatera, antybohaterem, bohaterem e, e, Romy, e, Christian Wolpat, 18-letni. Powiedzcie, e, kto to jest zawodnik, który jak się okazuje już ma na koncie tyle samogoli w 2022 roku, co Nikola Zaniolo? No to jest paradoks, to jest dla mnie, kiedy tak z, z... Skojarzyłem, tak zerknąłem w te statystyki, patrząc jak wyglądają te strzeleckie z Aniolą, no to jestem przerażony, bo oczywiście można o nim mówić, że, że ma energię, że dodaje trochę wigoru tej robi nawet kiedy, kiedy całej drużynie nie idzie, no ale jest strasznie chaotyczny, strasznie nerwowy pod pramką. nawet kiedy dochodzi do tych sytuacji, no to Partoli jest w sposób taki, Przykładowy już i no i nie wiem, czy, czy w którym momencie ma nastąpić to przełamanie, no bo, bo powiem szczerze, że w tym meczu akurat dzisiaj tak z lekkim zdziwieniem odnotowałem, że w Legazeta de losportu on dostał najwyższą ocenę z piłkarzy, z piłkarzy Roma, no bo mnie jednak on bardziej irytował swoim zachowaniem na, na boisku niż, niż mi się podobał, no, a zazwyczaj zazwyczaj go broniłem. Natomiast do tego Wolpata no to jest paradoks, no bo wydawało się, że. Przynajmniej w lidze, no bo ostatnio grał w lidze, w lidze Europy w Romie, nawet w podstawowym składzie i wypadł tak sobie w Helsinkach. Ale seria między tym jednym meczem z Weroną w lutym, a tym ostatnim, to jeden, jeden epizod zaliczył. 7 minut plus, plus doliczony czas gry, czyli tam pewnie wyszło 11 albo 12 minut. Z, tak dosłownie. I, i co? No, no fajny chłopak, także jeden kolejny, kolejny, kolejny wychowanek, po którym można się spodziewać, tylko jestem ciekaw i też podopieczny Francesco Totti'ego, co trzeba, pod, nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie, wpływ na jego, na jego karierę, no bo to jest jego menadżerem, czy też takim opiekunem. Jest, jest Francesco Totti, który chyba będzie szedł w tym kierunku, a nie w żadnym, w żadnym innym. Też można jakieś mieć skojarzenia z Christianem Wierim, bo człowiek mający jakieś australijskie tam konotacje. No, chyba dwa temu dopiero przyjął się dowództwo. Tak, tak, Więc także bardzo świeżo. No, będę uważnie patrzył na niego i, i, i bardzo byłem zaskoczony że tak długo go nie było. Że naprawdę, że on nie dostawał od Mourinho szans, bo można powiedzieć, że w tym samym meczu przecież w był Bowe, był Volpato, był Zalewski. Jedyny, który golanie strzelił, to był Zalewski. A Zalewski właściwie od tamtego meczu bardzo się rozwinął i stał bardzo ważną postacią. A ci dwaj cały czas czekają właściwie. Właśnie wyciągnęliście statystyki tych młodziaków, zawodników po 2000 ro, rocznik, 2000 i więcej, wyciągniętych, przez Jose Mourinho. Kogo tutaj widzicie, kto jeszcze może pójść, no bo jak popatrzymy na minuty, czy w poprzednim sezonie, czy w tym najwięcej, hmm, Nikola Zalewski, jak wam się wydaje, kto tu jeszcze ma potencjał, czy właśnie ten Bowe może? Tak, wydaje mi się, że Bowe na pewno wygląda bardzo interesująco, tak Wolpaton to też samo to, co zrobił wczoraj, to musiało zaimponować. Darbo też zapadał się naprawdę znakomicie, natomiast tutaj kontuzja pokrzyżowała Szyki, no i taka osoba, która się zapowiadała, wokół której chyba było tak najwięcej szumu, przynajmniej ja tak kojarzę tamte czasy, to Ricardo Calafiori. Natomiast on poszedł na wypożyczenie tuż przed tym właśnie, jak szansę dostał na Lewym dla Nikola Zalewskiego. To była właśnie pozycja Calafioriego. Więc kto wie, gdyby Calafiori został, mm -hmm. gdyby wtedy wszedł na boisko, to być może on dzisiaj miałby tak Ufonsa mocną grał, pozycję. Ufonsa no właśnie, właśnie o to chodzi. Więc kto wie, jak to by się wszystko potoczyło. Mm. Dla nas dobrze, że Nikola dostał tam szansę ostatecznie. Natomiast też jeszcze co do Wolpato, to wypowiadał się ten temat Murinio. Powiedział, że on oczywiście nie wiedział, że no, młody wejdzie na boisko i zdobędzie bramkę, będzie miał asystę i tak dalej, bo skąd miał mm -hmm. to wiedzieć. Natomiast skoro wpuścił go na boisko, on to był przekonany, że on może coś dać, że on może naprawdę odmienić ten wynik. Zaufał mu no i opłaciło się. Paul Fan14 pisze, Murinio wpuszcza młodych i Roma od razu gra lepiej ale Matic naprawdę pierwszy raz mi zaimponował tym driblingiem. Widzę, że Matic wygrywa jednak yy, yy, z Volpato. Pod on, on chyba sam nie wiedział, że tak potrafi. Mam Nawet była też taka zabawna reakcja Gintera po tym, jak Bramkę zdobył Volpato, bo on padł na ziemię, na twarz, mm -hmm. załamany. No i rzeczywiście dać się tak objechać Maticowi, <laughs> właśnie to jest coś niesamowitego. No czekam, czekam na tych, tych nowych piłkarzy, na Rome, powiem szczerze, bo przecież. To okienko transferowe też było takie obiecujące, mające wznieść na trochę wyższy poziom Romę w porównaniu do poprzedniego. No Dybala no coś tam pokazał, ale też pokazał swoje ograniczenia, czyli trzeba znów na niego czekać. Weinaldum, kontuzja, Belotti, no nie dojeżdża. No trudno teraz, to jest między Dżuom a cholerą to jest wybieranie w tym momencie między Abrahamem a Belottim, bo co, co jeden to, to słabszy właśnie ten, ten Nemanja Matic, który no wchodzi tylko w charakterze rezerwowego, no teraz właśnie dał jakiś sygnał, że może, ma, że, może ma być że może będzie lepiej, ale to wszystko jest mało, to jest wszystko, to jest wszystko mało i właściwie można powiedzieć, że z takich nowych zawodników, tych drużyn czołowych, na których się czekało, to tylko Napoli nie ma powodu absolutnie narzekać. A tak wszyscy pozostali od Juventusu, Zdramat, tak. Milanu, Inter, tak Interu. To, to, to wszędzie jest coś coś Ale nie nawet tak. Lacio, bo ci nowi tak naprawdę nie no tak, re tak, rezerwowych Lacio. tam. Też no też ten mecz Rome raz jeszcze pokazał w taki bardzo dobitny sposób, ile w piłce dzieli, taka, dzieli taką fajną, sympatyczną historię, po której wszyscy są zadowoleni od takiej dużej krytyki, którą ciężko wytrzymać. No Gdyby Roma wczoraj nie strzeliła, nawet nie mówię dwóch bramek w końcówce, tylko chociaż jednej i nie wygrała tego meczu z lasem, który przez godzinę bronił się w dziesiątkę, no to krytyka byłaby niesamowita. Tymczasem gole 88 i doliczony czas gry i śpiewka się zmieniła o 180 stopni. <laughs> Super, ta, że się udało. No, Mourinho płynie dalej. Tak, no wtedy z on było identyczny. No, przecież ten, tak, ten mecz tak. na Stadio Olimpico był katastrofa pierwsza. Bo ja no było 0-2, mogło tak. być 0-3, 0-4. No i tak w akcie desperacji prowadza tę, tę młodzież Mourinho. Zalewskiego i Wolpatu, a później jeszcze Bowe. Tak, chyba tak na zasadzie kary tak, dla tych, którzy tak, grali na tak, początku. Tak, tak. I, I teraz można się tylko zastanawiać, czy akurat Zalewskiemu się udało i, i wyrósł na, na zawodnika, można powiedzieć, podstawowego składu. Ale teraz, czy y, ci młodzi są tak dobrzy, czy po prostu są dobrzy dlatego, bo, jest, bo inni są tak słabi. I, I to samo dotyczy Romy, jak i Juventusu, gdzie przecież też ta, ta młodzież dostała szansę i pokazuje swoje, swój potencjał. Dlatego, ponieważ tło jest tak, e, tak beznadziejne. A kiedy ci lepsi dociągną, to, to obawiam się, że ta młodzież zostanie zdegradowana. To Jeszcze słucham o Nikoli Zalewskim. E, naszych widzów niepokoi jego spadek formy. Justyna Pawliczak zastanawia się, skąd się wziął. E, choć super, że został golden bojem web. To akurat A? nasza zasługa, <grym> <grym> Nie ma za co. <grym> tak. Czysty Czesiu też się martwi, że Nikola jest młody, i akurat spadek formy na mundial, co, co powinno nas martwić, no bo raczej podstawa w naszej jedenastce, takiej jak ją sobie wyobrażamy na Meksyk. Ja mam wrażenie, że to trochę chyba wynika z tego, co się działo przed meczem z Napoli. To znaczy ta jelitówka, to osłabienie. I on mówił, że on się czuje normalnie. Natomiast wydaje mi się, że to zawsze musi mieć jakiś wpływ na organizm, zwłaszcza profesjonalnego piłkarza, gdzie te. Jakiekolwiek niedogodności po prostu wychodzą na wież dość szybko. Z ma moim zdaniem najgorszy mecz, jaki zagrał w barwach Romy. Gorszy, bo niż... Bo ja opłacić. nie oglądałem, bo gorszy niż teraz, dużo. Niż, dużo niż ten Dużo gorszy. W a, tam niewiele nie brakowało. No z przodu to, nic. Oczywiście jest z nim źle, Nie, <grym grym grym> z przodu <grym> nic, a z tyłu brakowało, brakowałoby zawalił bramkę, bo chciał mm. wybijać się trafił i Pikot, się od drugiej nogi i była sytuacja dla, dla Finów. Natomiast. No wydaje mi się, że no to kwestia tych fizyczności. tak? Bo też przecież niedawno dawno grał w mecz z Betisem i wyglądał naprawdę dobrze. I też w tym meczu właśnie z Elasem miałem wrażenie, że w ogóle nie chcą z nim grać. No że to tak to jak no często tak. oni wręcz go wypychają, żeby on otrzymał tę piłkę, no to ty było na zasadzie unikajmy go, bo on po prostu nie ogarnie. I nie wydaje mi się, że to była czysto zjazd takiej ogólnej formy, a bardziej właśnie fizyczny. No też, też mnie to zaskoczyło, że tak mało piłek dostawał. A jeśli już dostawał po takiej długiej niecierpliwości na pewno bo gdzieś tam w nim się gotowało, że tylko jadą tą prawą stroną albo przez środek, i wiele z tego nie wynika. Chociaż ta akcja Kartor Abraham była bardzo ładna, zakończona poza strzałem oczywiście. Poza strzałem, no to byłem zdziwiony, że no tak bardzo anonimowego występu Zalewskiego, to to nie pamiętam, który miałby tak mało kontaktów z piłką, bo już później nawet. Otóż te, te kontakty nic nie znaczyły absolutnie i były zazwyczaj, zazwyczaj nieudane. No ale przede wszystkim, tak, to, to było takie moje pierwsze wrażenie, że, że nie chcieli z nim grać i to mnie, to mnie bardzo zaskoczyło. Jako, że w najbliższej kolejce czekają nas derby Rzymu Roma-Lazio, Lazio przegrywa z Salernitanu i to porażka Lazio i, i Milanu, no to takie dwie największe negatywne sensacje. To najpierw jeszcze może zanim o tym meczu z Romą, Lazio, powiedzcie, jak. Mogło do tego dojść, że Salernitana wygrywa i to jeszcze na, na boisku z Rzymian to spotkanie. Lacja otrzyma już regularność zaprezentowaną od zeszłego sezonu, że skoro teraz w Lidze Europy poszło na tygodniu, no to trzeba było w weekend coś w serii A sobie pokrzyżować. No Ja jestem zachwycony z tego meczu przede wszystkim golem Kandrewy. Pokazał, no. że jeszcze mimo tych swoich gier. Ja lat nie mogę się przyzwyczaić, że on gra Salernitanie. potrafi. Dobra. Tak, tak. Więc to, to, to na pewno fajne i tutaj widzimy też grafikę z Salerintanie. Też jestem pod wrażeniem, jak Nikola ogarnął to w tym sezonie, no bo okej, okay, wiosna wiadomo efektowna, udało się utrzymać w niesamowity sposób, wszyscy docenialiśmy Nikola, chwaliliśmy go i tak dalej, ale jednak mogliśmy się zastanawiać, czy jak od zera ta liga wysartuje i tak dalej, to on sobie tak. To A przecież wszystko... po Sasuolo 05 już wydawało się, że, że jeszcze jakaś jedna porażka w najbliższym meczu tak, i już i będzie. Wycenia. No, a, tutaj, a tutaj odrodzenie i, i Salernitano w tym momencie to jest no, taki czołowy ligowy średniak. No mm. I to jest o tyle dziwne, że oni nie mają za dobrych piłkarzy. To znaczy nie mają nikogo, kto by się jakoś tak specjalnie wyróżnił, bo jak spojrzymy na poszczególne drużyny, no to są tam dwie, trzy postacie, które można chwalić, a tutaj tak Macocki na pewno. Takie się tak. Nawet może rewelacja jeśli chodzi o takie, no bo Kwaraceli pewnie. Natomiast jedna z takich postaci, które się pojawiły nagle, nie wiadomo skąd, a grają na kapitalnym poziomie. Natomiast no, poza tym no, to ten Kandrewa, który jest i Piątek, który no, może to nie był jakiś jego wielki mecz, ale chociażby ta trzecia bramka to po jego odbiorze, tak? On no, przejął taki z nią. Ale zobacz, ja, Michał, bo kiedy tak o spojrzysz na, na Lacie i na Serie oczywiście ja tutaj trochę tak był olbrzymiam, ale tak, No Piątek, dawna gwiazda Milanu. Andrewa wiadomo, legenda włoskiego futbolu. Bulajed i Federico Fazio. Yeah, yeah, półfinaliści, yeah. półfinaliści, półfinaliści Ligi Mistrzów yeah, yeah, swego, yeah. swego czasu. I może jeszcze o kimś tam zapomniałem, jeszcze ze dwóch takich zawodników w Kaz, że Salernitany by się znalazło, którzy mają całkiem niezłą międzynarodową karierę. Tak porównanie, tak jeden do jednego, kiedy Milinkowicz był na ławce, Sawić, kiedy nie było immobile, to, to wcale pod względem takiego doświadczenia ta Salernitana. Doświadczenia, e, tak. tak, tak ta, ta, ale pewno. oczywiście to wyolbrzymiam, to, to, to bo tutaj faworytacja był jeden. No i tylko, że też mam często takie wrażenie, że albo faworyci, grając z taką Salernitaną, taką przysłowiową Salernitaną, zwłaszcza na własnym stadionie, wygrywają na luzie, ale Inter z Sampdorią, że strzelają jeden, drugi gol dobra i, i, i zapominamy o tym meczu, albo strzelają szybko ważą trochę tego przeciwnika, kiedy dostałem jeden cios, to się nie potrafią pozbierać jeszcze jakiś splot takich niesprzyjających okoliczności. A w tej Salernitanie no, takie pojedyncze numery ma tam kto robić. no Właśnie ten gol Antonio Candreva, czy ta w ogóle akcja Madzoki Candreva, no, to, to było kapitan, czy też ten, ten Bulaidia, kiedy wszedł idealnie na, na wślizgu. No, to były ładne gole, to były naprawdę ładne gole. Widać było w nich jakość. No dobra i mówicie o Milinkowiczu, Sawiczu na ławce, ale on z tej ławki w końcu... Wszedł, chociaż był pewnie chroniony przed derbami i dostał kartkę, o której Mauricio Sari powiedział tak: Jeśli powiem to, co myślę o kartce Milinkowicza Sawicza, to zawieszą mnie na sześć miesięcy. Czyli domyślamy się tylko. No i jaka jest Wasza opinia? Czy. czy Słuszna była ta kartka, jedna z największych kontrowersji kolejki. No też Maury Sari powiedział, że sędzia ma wyjątkowo żyzną wyobraźnię, skoro tam dopatrzył się nie dość, że żółty kartki to w ogóle faulu. Ja trochę się do tego skłaniam, bo okej, okay, tam był stempel. No i wiem, że stemple z reguły są faktycznie karane czy to faulem, czy żółtą kartką. W takich wyjątkowych sytuacjach nawet czerwono. Natomiast no, tutaj to Smilinkowicz po prostu był pierwszy do piłki. Zagrał to. To było po prostu podanie. No i spóźniony piłkarz rywala wstawia mu nogę pod stopę. No, ja absolutnie bym tej żółtej nie dał. Jestem zdziwiony. Cakani powiedział, że sędzia tylko czekał na to, żeby dać żółtą kartkę, że tylko szukał jakiegokolwiek pretekstu, żeby wyciągnąć żółtko. Natomiast no, czasami tak jest. Ja już w momencie, kiedy Milinkowicz się szykował, to myślałem, oho, coś tu się musi wydarzyć, no bo po prostu takie historie często się po prostu dzieją. No, absurdalne, ale no co zrobić. Nie dość, że wszedł, mm -hmm. przegrali. No to jeszcze go nie będzie na Znaczy ja bym tutaj teorii spiskowej się nie doszukiwał, ale jak to we Włoszech często, że sędzia tylko czyhał, pewnie gdzieś tam dzieci z bicował Romię, żeby tego, <grymny> tego minkowić. No nie, no źle, pewnie źle ocenił tę sytuację. No było to w miarę dynamiczne, noga na nogę. Kto był pierwszy, no trudno ocenić tak na gorąco. A tutaj warto taką sytuacją nie może się zająć, no bo tutaj chodziło nie o czerwoną kartkę, tylko o żółtą, czyli, czyli tylko sędzia z boiska. No, no źle był ustawiony, źle ocenił, źle zobaczył, kto był pierwszy. Tamten bardziej się zwijał z bólu i, i uznał, że, że ucierpiał zawodnik Salernitany. I tak to chyba trzeba tłumaczyć. Ja oczywiście Sari, który ma na z, nie tylko z boiskiem, ale także z sędziami, z boiskiem na Stadio Olimpico, no to będzie tutaj doszukiwał i, i szukał jakiegoś alibi, bo też pamiętam po Napoli, kiedy przegrali, no to tam też była taka e, sytuacja z rzutem karnym, kiedy Mario Rui tam zatrzymał Latcariego i, i sędzia nie odgwizdał rzutu karnego. I tak to się jakoś tam ciągnie, ten rachunek krzywd cały czas, cały czas rośnie. No, pewnie nie zasłużona e, żółta kartka, ale ja nie wpisywałbym ją w żadną tam spiskową teorię dziejów. Mi jest oczywiście bardzo, bardzo szkoda pod takim względem sportowym, że Sergeja no zabraknie ta, w tych ta, derbach, tak, bo oczywiście. wiadomo, że mecz traci sporo na takiej wartości piłkarskiej bez niego. Zwłaszcza, że nie będzie Immobile prawdopodobnie. No jeszcze walczą no, tak. podobno, ale hmm. może go nie być. Może nie być to także... Ale jeżeli chodzi o sam Falę, no to też... E, Odnalazłbym tutaj taką analogię, jak czasami rozmawiamy o rzutach karnych i mówimy, że to mógłby być faul w środku pola, ale że jest w polu karnym to na przykład jest za miękki i tutaj karnego być nie powinno. No to, to też było trochę taka sytuacja, że myślę, że gdyby ten faul popełnił jakikolwiek inny rezerwowy zawodnik Lazio, jakiś szeregowy z drugiego rzędu w środku pola i następny mecz nie byłby z Romą, to nikt by nic no nie tak, powiedział, no, że popełnił go Milinkowiczowi przed drobami Rzymu. Który specjalnie nie grał no po tak. to, żeby nie zostać żółtej. A, a jednak faul jest faul i zagranie Jaki? jest zagraniem, więc jakby. Zdjąć otoczkę z tego wszystkiego i tak skupić się tylko i wyłącznie na zagraniu, to już trochę inaczej. Jaki wydarzyło. to jest paradoks, że w tej kolejce na pewno grubszy błąd popełnił drugi Milinkowicz sawicz a jemu się upiekło de facto, bo jego drużyna wygrała, a ten gol był bardziej obciążony też faulem. Gol oczywiście dla, dla Milanu, ale gdzie bieg ten wania, ten to ja nie jestem w stanie zrozumieć, po co tam. Bieg gdzieś przed polekarnej, jeszcze prawie do linii, jeszcze się wyłożył, czyli o jego błędzie właściwie się nie mówi, a był gruby, a o tym błędzie Siergija Milinkowicza Sawicza, no bo no, powiedzmy w błędzie w cudzysłowie, no, to roztrząsa się i, i w Rzymie no, dyskutuje się właściwie i będzie dyskutował przez cały tydzień. Bracie dla weekend. Dodajmy do e, e, przerwana pasa Iwana Prowedela, 620 minut z czystym kątem, ale nie plasuje go to nawet w dziesiątce najlepszych e, czystokątowiczów w historii Serie A. Gianluigi Buffon, wiadomo, na pierwszym miejscu. No to kto według Was będzie faworytą e, derbów, patrząc na. Straty w obu drużynach. Na razie w starciu RZE MURINA z Mauricio Sarlim idealny remis, czyli zwycięstwo, porażka, remis w meczach ich drużyn. To jest wyjątkowo trudne pytanie, bo raz, że oba zespoły z takim troszkę podobnym początkiem sezonu. Mhm. Wiadomo, że to inaczej wyglądało i od strony Lasy, i od strony ROMY, ale jednak te dorobki punktowe w tabeli są dość podobne. No i ciekawe, ciekawe, kto narzuci bardziej swoje warunki gry. Skłaniałbym się raczej w kierunku remisu w tym spotkaniu. Nie wydaje mi się, że, że Roma zagra jakiś koncert w tych derbach, ani że Lazio też pokaże jakąś swoją najlepszą twarz, ale może się mylę. Znaczy ja się nie będę podejmował tego, kto może wygrać, kto może przegrać, bo te derby są tak nieoczywiste, tak trudne do przewidzenia, że nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie to zrobić. Natomiast na pewno to są kompletnie dwie różne drużyny o kompletnie innej filozofii. Pod względem formy mimo wszystko wydaje mi się, że relacja jest w sporo lepszej. Pytanie, jak poradzi sobie właśnie bez Besminko Vuciciewicza. Widzieliśmy, że Vecino tam miał spore problemy. Tak naprawdę zmarnował dwie doskonałe sytuacje i kto wie, jak ten mecz by się potoczył. No i też pytanie, jakie będzie miało podejście Lacy w tym meczu, bo Mauricio Sarri narzeka w tym sezonie akurat głównie na jedną rzecz, jeśli chodzi o jego drużynę, bo narzeka generalnie na wiele rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o lację, mu powtarza regularnie, że jego piłkarze mają problem z mentalnością, natomiast trochę w tym kierunku, że stali się zbyt aroganccy, że wydaje mi się, że to mecz jest już ich, to już się wszystko ułożyło. Nawet powiedział po tym spotkaniu, że kiedy było 1-0 i faktycznie to wyglądało tak, że tylko Lasy grało, bo do 1-1 Salernitany praktycznie nie widzieliśmy w tym meczu. No powiedział, że jego zdaniem, jego zawodnikom się zdawało, że jest po meczu, że to wystarczy dograć do końca spokojnie i, i będą trzy punkty. Natomiast. No, wygląda to różnie. Chyba z Mitchellem, tak? Też obrywali 1-5. Wtedy też mm -hmm. mówił, że to po prostu arogancja, brak szacunku do rywala, myślenie, że jest się nie wiadomo kim, że piłkarze są gorsi i można ich spokojnie wypunktować. Natomiast tu zawsze każdy mecz trzeba po prostu wybiegać. Wydaje mi się, że też to po prostu ma bardzo różne oblicze, bo o ile Roma ma jedno oblicze, tak? Roma ma oblicze różnych, która potrafi świetnie bronić i ugryźć z kontrataku, jeśli ma dobrą skuteczność, bo z tym są duże problemy w tym sezonie. Natomiast lacja ma naprawdę... Tak różne oblicza, że może być naprawdę doskonałe, może grać kapitalny futbol, jak a programu. może nic mu nie wychodzić. Tak, więc ja też nie podejmę się. No Znaczy, ja po części tak jak Michał, czyli no uważam, że od strony tego, co pokazało, takiej formy, jakości piłkarskiej, no to Lazio jest przedromą w tym, w tym sezonie, chociaż tabela tego nie pokazuje. Ale no, w derbach ważny jest charakter. No, a ten zawsze jest w romie, że to jest taka, taki charakter oddający też po części trenera. który oczywiście jest tam obrażony, naburmuszony w pierwszej połowie na, na swój zespół, tam wysyła pod linię swojego asystenta, sam siedzi i tak daje, że e, to nie moja drużyna, nie. Ja z ja, tym Ja się z nie utożsamiam. Dopiero w drugiej połowie troszkę odżył, i tam częściej go było widać. No, czyli to rama ma charakter, ale. Ale tam, no, no, no nie podoba mi się. No nie podoba mi się Roma. Kiedy nie ma Dybali, to tam nie ma kto światła zapali za bardzo. E, dlatego mając w pamięci Lazio, przede wszystkim to w Bergamo, czyli całkiem niedawno, e, no to, to trudno było się nie zachwycać. Trudno było się nie zachwycać tą drużyną, jak grała ładnie piłką, jak to wszystko było poukładane, wymienność pozycji. No i, i tutaj bym no, delikatnie jednak przychylał się. Mimo tych poważnych, bardzo poważnych absencji Lazio no, w stronę, w stronę Sariego też ten poprzedni sezon, też pamiętam ten dwubiegunowość. Pierwszy mecz dla Lazio, a drugi to, to Lazio w ogóle nie istniało. Tam było 0 do 3 do przerwy, gol już na samym początku i, i w drugiej właściwie meczu nie było. Tam jeszcze Abraham mógł jednego dołożyć, ale no to myślę, no ale Lazio, ja jednak Lazio. Lazio, jedna z największych sensacji, druga to właśnie, która większa? Porażka Milanu z Torino, co Was bardziej zaskoczyło? Czy Lazio z Salernitano? Wiem, co było bardziej bolesne. <grabiany> no, Marcina. no nic nie zapowiadało. Może, może akurat Torino będzie... Może, tym... bardziej, może bardziej bym powiedział, że sama porażka Milano to mogła się zdarzyć. Tym bardziej, że Milanowi oprócz tego pamiętnego 7-0 na Torino nigdy mhm. jakoś się wybitnie nie szło. I wiadomo, że Torino to też jest taka dość trudna drużyna dla każdego. Wiadomo, jaki styl gry preferuje Juric, że tam każdemu krwi napsuje nawet, jak to się nie przełoży na jakieś wybitem wyniki w tabeli, ale bardziej z perspektywy Milanu martwiłoby mnie to jak drużyna wyglądała w tym meszu, bo wyglądała bardzo słabo. No, wiadomo, że też pewnie mówilibyśmy inaczej, gdyby w pierwszych 10 minutach Leo wykorzystał mm -hmm. dwa fantastyczne. Ale Abraham też to taka, ta. taka. Tak mi się skojarzyło, że Abraham i Leo to mieli takie początki ta, ta. identyczne. Więc, tak. więc można odbić piłeczkę i powiedzieć, że te dwie szanse też zmieniłyby obraz tego meczu, i tak by pewnie było, co nie usprawiedliwia Milanu, że po prostu w tym meczu Stolina wyglądał bardzo słabo. Wydaje mi się, że to. Chyba najsłabszy mecz Milanu w obecnym sezonie, chociaż jeszcze ten bezbronkowy remis Sasuola też był taki strasznie marny pod względem jakości gry. Kiepski był też ten występ w meczu z lasem, kiedy Milan wygrał 2-1. No i myślę, że najbardziej w oczy w Milanie w tym meczu w Turynie rzucał się brak Benasera. Jednak jeśli ten zawodnik, jeśli go brakuje w tym sezonie na boisku, zwłaszcza kiedy już nie ma Cassiego, no to widać, że te klucze do środka pola nie do końca mają właściciela. Ale zgadzasz się z tym, co powiedział Pioli? No proszę was, no, przy całym szacunku dla Benasera. No, no, to nie może być tak, że my jesteśmy uzależnieni od takiego zawodnika. No, no no, coś, może, coś jest, może, no. może dążyć do tego, żeby nie być uzależnionym i niech sobie pracuje, ale... Ale, <laughs> co, on <tam> wie? <laughs> ale co on tam wie? Ale no, tru, trudno, trudno porównać Benasera z Pobegą. No, z, no ca tak. z całym szacunkiem, tak, tak. ale Pobega to jest zawodnik ok. Fajny do rotacji, na pewno do rozwoju, przyszłościowy i tak dalej do biegania, ale jednak nie jest to piłkarz pokroju Benasera Banasera i w meczu z taką drużyną jak Torino, które też miało fajny sposób na, na powstrzymanie Milanu, wszystko wyszło, a do tego doszła niepewna defensywa, która tak no naprawdę tak, jest, za Milanem klucz, ciągnie się przez cały sezon. Mhm. No i teraz jeszcze w Milanie dokładamy bramkarza, który nie robi cudów. Mhm. No może nie zawala, ale też nie robi niczego ekstra. No tak, Tata ja, ty, po prostu jest. Też Szcząc zakładam, wiem, że strzał, strzał, strzał Mirenczuka maniał byłby w stanie byłby w stanie obronić, bo to oczywiście było z jakiejś tam zasłony, w miarę, w miarę szybko to zrobił Rosjanin. Chociaż bo nie wiem, wymieniać nazwy, tak? Ale dobra. E, i, no ale dla mnie było też szokiem, no, rzadko się widuje naprawdę na, na pewnym poziomie. Stał fragment gry, kiedy głową strzela zawodnik, nie odrywając nóg od ziemi. I, 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 no, nie musi nic walczyć, tylko po prostu piłka spada mu na głowę i ten Gigi sobie strzela stojąc na ziemi, po prostu go trafia. I, i druga, druga bramka, kiedy wybija ten Milinkowicawicz, który kopyto ma niezłe, tam tylko pod szesnastkę i tam jakaś ręka, coś, chwila zawahania i, i, i nagle Miranczuk strzela, strzela no Defensywa bardzo słaba. Tak jak mówiliśmy w poprzednim programie, że Inter to jest drużyna, która niepokojąco dużo traci goli, no to Milan w tej statystyce powoli powoli Inter, Inter goni. No i no i w tej, w tej konstrukcji, no, no, zwłaszcza w, kiedy trzeba było odrabiać te straty. Ja spodziewałem się, że Milan w drugiej połowie będzie miał trochę inne oblicze. No, ten de nadal jest problemem. Jest dużym problemem, bo, bo chciałoby się, żeby, żeby on coś wniósł. Już nie mówię, żeby, żeby gonił Heli, ale żeby no, było widać, że, że jednak no, coś idzie ku lepszemu. Jakieś tak, no, coś, coś delikatnie, z każdym meczem. Przynajmniej o jedno zagranie więcej udane. A tutaj... Taki zawodnik zupełnie bez charakteru, bez woli, taki pogodzony z tym, że, że jest źle i, i nie wiadomo, wiadomo no co, tak. z, co z tym zrobić. No była taka sytuacja, gdzie dostał piłkę ciut za mocno, prostopadłą, no to tak głowa w dół, poprawił grzywkę i no wraca tak. sobie spokojnie. No tak to trochę wygląda. Wydaje mi się, że generalnie jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tych, którzy grają z transferowanych piłkarzy, no to chyba największy flop w sezonie, przynajmniej na razie. Tylko, że z drugiej strony widać... W dużo... do oczekiwań. Tak, 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 tak. Do tego, ile wydano i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że on gdzieś tam ma ten potencjał. To nie jest no to, tak, że on nie ma tak, tego tak, talentu, tak. tylko jakoś nie potrafi tego sobie no, wyciągnąć na powierzchnię, ale też nie potrafi tego Leo do pewnego momentu. Nie potrafi tego kompletnie Diaz przez dwa lata, tak naprawdę. Teraz zaczyna coś tam pokazywać. Można ja W tym momencie taki na, największy plus i taka najbardziej pozytywna informacja dla Dekatelary to jest to, że na to należy, i braknie. na Leo też trzeba było czekać <śmiech> <śmiech> i, i tak dalej, i wszyscy się tym sugerują. Bo ale kolejna sprawa, że jest Brahim w dobrej formie, bo gdyby tak. jeszcze nie było Brahim, czy inaczej, gdyby Brahim grał tak jak grał wcześniej Brahim Diaz. Teraz też wybron... Tak, mięczu, więc To byłby ogromny problem. A tak to, to jakoś, kiedy Belk jest na ławce i ten Diaz coś robi, to nie masz takiego, wydaje mi się, dramatu, niż gdyby Belk musiał grać 100 w pierwszym składzie i to by po prostu nie szło, Milan by nie miał wyników, no to wtedy ta krytyka by w niego chyba trochę mocniej uderzyła. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, jak taki klub, jak Milan, który w międzyczasie się odrodził, wrócił do Ligi Mistrzów, wygrał Mistrzostwo jak to jest możliwe, że od stycznia 2020, kiedy Suzo odszedł z tej drużyny, ten zespół nie ma prawo skrzydłowego jakiegoś takiego, no hmm. chociaż jakaś taka lepsza półka ligowa. No, ja nie chcę krytykować za bardzo o Juniora Messiasa, no bo też daje fajny wkład, strzela bramki, nawet w tym meczu strzelił. I tak dalej. Znaczy, no, ale... jak na to ile kosztowało, to, to był tak. bardzo dobry ten Tak, jako jak takie jak uzupełnienie. No tak, tak. że nie ma piłkarza do tak. pierwszego składu w tym momencie. No to, 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 to jest, teraz to masz jest wszystko... niesamowite, jak każdy widzi co pół roku, gdzie w Milanie jest największy brak i nigdy on nie jest zasobny. Zauważ, że tak? teraz wszędzie, w każdej drużynie, to co najlepszego dzieje się na lewej stronie. <śmiech> 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 nie ma kiezy, tylko <laughs> tu się są problemy. Jest bromie Zalewski jak w dobrej formie, to, to idzie. Jest tam kwarat Helia tam w Napoli, to jest też lewa strona. Leao też ciągnie i właściwie nikt nikomu nie. Niepotrzebny jest dobry problem. Mieć taką dysproporcję, gdzie na lewej stronie jest Teo i Leo, i mieć taką no nie, prawą nie, nie, stronę, nie, nie. jak Ma Milan, to jest po prostu no, no niemożliwe. Um, Marcinie, mm, prośba, przekazuję do ciebie prośbę, Przez, <laughs> nie, nie, prośbę Augustyny. Patrzcie. Nie, prośba Justyny. Marcinie, powiedz, że my jutro z tym, z Salzburgiem, damy radę. Damy radę, obiecuję, do kamery prosto. <laughs> to skoro jesteśmy przy jutrzejszych meczach Ligi Mistrzów, to może przejedźmy szybko do Juventusu, bo gdzieś dostałem takie... No, aha, no najpierw ten mecz z Lecce, wygrany 1 do 0, mimo 10 braków kadrowych, mimo kontuzji aż 10 zawodników wyłączonych. Dodajmy, że Paul Pogba okazuje się, że jednak może w ogóle nie pojedzie na Mundial, a chyba nie wiadomo, czy powinien teraz znów 10... Nie, nie, podobno nie ma już szans, nie ma szans, tak. tak, tak? Nie ma szans, tak. Mhm. Natomiast pytanie od Arty. Czy Fagioli będzie drugim markizją? i co o nim sądzicie? Był taki moment, kiedy wydawało się, że, że nim będzie. On chyba jak miał 17 lat, to jeszcze za poprzedniego podejścia Allegri'ego, to Allegri już go był do treningów z pierwszą drużyną i mówił, że to jest wielki talent, że naprawdę przyszłość ogromna, natomiast no coś tam poszło chyba nie tak w pewnym momencie, bo przecież przed tym sezonem to Fadzoli był pierwszy do wypchnięcia w pewnym momencie. Ostatecznie został, na szczęście dla Juventusu chyba. Ale też, kiedy mm, miał wchodzić ktoś młody do środka, to wchodził Miretti. Tak? A ten Fadzoli był trochę zostawiony z boku, mam wrażenie, mimo że z piłkarzem chyba dwa albo trzy lata starszym, chyba dwa. Co też pokazuje, że gdzieś ta skala talentu nie przełożyła się na obecne umiejętności. Z drugiej strony taki gol, Kapitany. to jego agent nie pasujący do meczu zupełnie. tak kompletnie tak jak wyciągnięty z innego meczu tak, kompletnie tak. tak faktycznie nawet jego agent który swoją drogą prowadził też karierę Aleksa Del Piero powiedział że mm -hmm. przypomniał mu się właśnie Alex bo to było identyczne praktycznie uderzenie no było takie fajne zestawienie graficzne właśnie zdjęcia Del Piero uderzającego z tego samego miejsca i Fadzielego. no to kropka w kropkę taka sama postura w stylu uderzania piłki więc no ciekawie to wyglądało natomiast Mniej ciekawie wglądałem się wszystko w Juventusu, bo ta pierwsza połowa to był kompletny dramat. Ok, z tyłu się nic nie działo, bo leczenie chciało atakować, natomiast oni z tym leczeniem nic nie potrafili zrobić. To była gra wolna, przewidywalna, takie dogrywanie ciągle do boku i liczenie na to, że wrzutka cokolwiek w tym meczu zmieni. Nie zmieniały te wrzutki. I to, co trochę może dziwiło, to też trochę o tym mówiłeś właśnie wcześniej, na początku programu, że wchodzą młodzi w Romie i coś się zmienia. No to w Juventusie też wchodzą ci młodzi i nagle widać, że. Czy ten Sule nawet, czy Miretti, czy o wiele nie wychodziło w tym meczu, ale bardzo chciał. Mm. Czy Iling, który ostatnio był bysą także w Lidze Mistrzów, czy właśnie Fadzioli, oni wchodzą i grają inną piłkę, tak? To nie jest takie już stanie, granie na stojąco, jak pozostały piłkarze zwłaszcza McKeniego, momentami rabiota, Kostlicza, takie momentami podejście nie da się. Nie da się nie próbujmy. No to nie, to ci młodzi próbują dryblingu, próbują jakichś tak, takich tak, nieoczywistych tak. zagrań. No tak okej, okay, może momentami wychodzi jakaś taka piłka podwórkowa z nich. Ale to jest fajne i to może cokolwiek zmienić. ale takie klepanie dla klepania, wrzutki, nie wiadomo po co, 10-20 razy, no to nie ma sensu. Ja gdyby, gdyby nie ci młodzi, gdyby, gdybym nie był ciekawy jak będzie grał Miretti, a zwłaszcza ten yy, Sule, to bym wyłączył, no nie zdzierżyłbym tego Juventusu, naprawdę. No bo po, po pierwszej połowie już bym powiedział, nie no, no, no nie, nie. Nie da rady, no po prostu szkoda, szkoda szkoda czasu. Szkoda czasu na oglądanie takiej siermiężnej drużyny, bez polotu, bez jakiejś tam chęci jeszcze po tym leczę te spodziewałem się, że, że zagra przynajmniej w takim stylu jak na inaugurację przeciwko Interowi z jakimś życiem, wigorem, a tu leczę też takie, jakieś, takie pasywne przestraszenie, Nie wiem, jak nazwać, to, co pokazało lecze. Na Juventus, no to szkoda, szkoda prądu naprawdę na, na taką grę. No i, i tak, po, tak jak Michał powiedział, no, Miretti czy, czy Sule tam nic, nic wielkiego nie pokazuje, ale no coś widać po nich, że coś tam, coś tam na no jakiś talent jest. No, ale tak swoją drogą to myślę, że to, co Juventus najlepszego zrobił dla młodzieży, to, że stworzył rezerwy, i chyba to jest największa zasługa, bo, bo Allegri. Nadal no, gra, bo musi. Nie gra dlatego, bo docenił kogoś bardziej lub nie, tylko są, są braki i musi kogoś wystawić. No to wystawia a to tego Ilinga, a to Sule, a to Miretiego, a to właśnie wreszcie, wreszcie Fardiolego. Bo to Fadiole to taki trochę przypadek tego Volpato, że gdzieś tam mówi się, że talent, ale, ale minut właściwie nie. Milot właściwie nie dostaje. No no też to też świetny w tamtym sezonie w Cremoneze bodajże. Tak, on bardzo pomógł Cremoneze w awansie i myślę, że on w Juventusie to nigdy nie. Nie, ja, ja nie sądzę, chyba żeby zmienił się trener, a na to się nie zanosi, żeby Fagioli rozwinął się w Juventusie. On może mieć taki jeden, drugi przebłysk, ale po tym sezonie zostanie pewnie odesłany do... Do innego klubu. Kiedy w wielkim klubie pojawiają się problemy, tak jak w Juventusie w obecnym sezonie, to zawsze jest, myślę, to właśnie taka szansa, żeby trochę skorzystać z tych swoich młodych, jakoś ich wprowadzić. No bo wiadomo, że jest sezon, w trakcie sezonu się nie zrobi jakichś transferów, nie zasypie się tych dziur, które w jakiś sposób powstały. No i wtedy jest szansa, żeby chcąc, nie chcąc tych młodych wprowadzić. I fajnie, gdyby Allegri to miał na uwadze i Juventus w jakiś sposób wykorzystał to, że. Notuje jak na razie sezon daleki od swoich oczekiwań, daleki od ideału, więc niech to będzie już taki bardzo duży pozytyw, mimo tych gorszych wyników. Ale wiesz, jaki jest problem? Ale tego nie chce to... za bardzo. Nie, problem jest taki, <grym> że. To jest te nie... dużo, cała masa. Tak, ale taki główny problem w tej kwestii z tymi młodymi jest taki, że to jest słaby sezon. Iwentus gra dramatycznie słabo, tylko że jednocześnie ma tylko trzy punkty sety do Ligi Mistrzów. Więc oni cały czas są w tej grze, cały czas muszą walczyć o Ligę Mistrzów, znaczy mogą walczyć o Ligę Mistrzów. No i w tym momencie Allegri po prostu nie będzie dawał szans tym młodym. No, Ciekawie tak? się, się zrobi dopiero, jeżeli w że wygrał z Interem. No właśnie. Yy, a propos Ligi Mistrzów. Oficer, więc z szacunkiem podchodzimy do naszego internauty. <grym> 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 Może ty... z Europy tak swoją drogą. Przepraszam, że przerywam, ale w sumie teraz tak pomyślałem, jeśli... Jeśli Haifa ich nie wyprzedzi, będzie Liga Europy, no to to jest takie poletko właśnie dla tych piłkarzy młodych. I o to was chciałem zapytać, czy, bo oficer pyta, czy Juventus poradzi sobie trochę z PSG, a może będzie to już całkowite pożegnanie z europejskimi pucharami. I co by było lepsze dla Juve? Może skoro już nie ma Ligi Mistrzów i tak jest jakby no, kompromitacja nie wyjścia z grupy, to już czy, czy Juventus potrzebuje Ligi Europy? Grania co czwartek, czy na, metodą na Inter po prostu... Skupić się już w, cało, w całości na mm, Serie A i walce o Ligę Mistrzów na no. przyszłym sezonie. No. no bo wiecie, jak to jest z graniem w czwartki? Na, na Inter i na Milan, bo dwaj ostatni mistrzowie Włoch wiosną nie mieli europejskich pucharów, więc może faktycznie jest to jakaś przewaga. Tak nas, tak nas uczy historia ostatnich sezonów. No ale to, to jest taka historia powtarzana co roku, jak, jak w tej lidze mistrzów nie wychodzi. Czy lepiej się załapać do tej Ligi Europy, czy lepiej ją odpuścić? No nie wiem, czy do tego, co Juventus pokazał w obecnym sezonie Ligi Mistrzów jeszcze dać się wyprzedzić na finiszu drużynie z Izraela. To nie, by była, to była jeszcze taka kompromitacja do, do przejedzenia. Czy, ale możliwe. Czy, <grym> Ta, no czy, ale... Czy, czy już jednak lepiej odpuścić i wejść do tej jednej 16 i tam po Bożemu z jakimś Arsenalem, czy no nie, nie wiem. Nie no, Juventus <grym> na pewno jutro nie wygra z PSG, tutaj nie ma, nie ma co się łudzić i pewnie jedyna nadzieja w tym, że przegra niżej niż może przegrać makabi tam tym stosunkiem ramek przy równej liczbie punktów zajmie to trzecie miejsce, bo tak patrząc na prognozowany skład Juventusu, no to no nie wiem. Co musiał, kogo musiałby PSG wystawić, żeby tak personalnie wyglądać od Juventusu gorzej? Tak, a PSG też ma dobrą akademię, więc tak. <grystanie> tych ma młodych to i tak będą do roma musiałby sobie tam robić podchody pod transfer. W Ale nie, nie przystoi musić. wielkiemu klubowi szukać ratunku dla swojego dla, dla sezonu, dla, dla sezonu, przede wszystkim ligowego, tym, żeby odpadło jakieś obowiązki. To niech odpadną z Pucharu Włoch, niech odpadną z Ligi Mistrzów i Ligi Europy i co? I na koniec zostanie im e Serie A, znajdą się na piątym miejscu. No i co wtedy? No. no to to jest, nie no. Juventus niech przede wszystkim nie myśli o tym, gdzie grać i oszczędzić siły, tylko jak grać lepiej. No i to jest, to jest klucz. I są problemy, no kolosalne problemy, no bo kiedy weźmiemy teraz, spojrzymy w tabelę i Napoli, które ma przewagę sporą, no nad Atalantą, no na Atalantyra no chyba to nikt z nas nie bierze pod uwagę jakiego najgroźniejszego rywala w walce o mistrzostwo. Czyli trzeba patrzeć na, na różnice do Interu, do, do Milanu. No to, są, to, są, to jest trójka, która pewnie powalczy o mistrzostwo. To Napoli dlatego, bo ma oczywiście świetne transfery, i dlatego, że tam nie ma kontuzji. No właściwie tam. tam Pojedynczy zawodnicy to wypadają jak Ozymen na jakieś 2-3 tygodnie i wracają. A, a w innych klubach, kiedy byśmy zobaczyli taką no, winterze problemy z Lukaku, na którego liczono w Milanie, Maniał, a przecież Ibrahimović, też nie możemy o nim zapomnieć, bo tak. wiadomo ile... Ale w Milanie jest... problemy z napastnikiem, z prawą obroną, ze środkiem. Tak, tak, mnóstwo, z damka, Czyli właściwie no, nie ma co tego ciągnąć. No, ale wszystkie tak. zespoły borykają się z większymi lub mniejszymi problemami zdrowotnymi. A w Napoli to wygląda od tej strony Perfekcyjnie. Może te słynne kosze na śmieci w Castelloz, <laughs> do których wchodzą, żeby miesięczne generacje. Aha, może, się nie, po no, ale z palety jakimś jest rzeczywiście tam magiem. Nasi widzowie słusznie to zauważają, że w lidze Europy Liga Europy się zrobiła trochę małą superligą. Barcelona, Manchester United, Arsenal, Atletico chyba może być Atletico. Też, tak? Atletico jeszcze musi chyba to wywalczyć. Tak, tak, tak. Atletico. Madryt i Hmm, może też można, jest, kompromitacja może być jeszcze większa, jak się odpadnie, w, nie wiem, w jednej, ósmej, czy... A jeszcze tysiąc, są, tak. bo to jest też tak w tym momencie, że spada się z mistrzów, ale żeby grać w Europy, to jeszcze trzeba wygrać w play-offy. Tak, Na przykład tak, mogą tak, jeszcze jest. przegrać z Lechem poza Ja bym mieli taką fantazję. Natomiast wydaje mi się, że to jest fajne miejsce właśnie, żeby ci młodzi, dwóch, trzech, oni nie mówię, że wystawiać po składu młodych, bo to bez sensu, wiadomo, że nie odpadną, tak? Natomiast dać szansę jednemu, drugiemu, trzeciemu, być może trochę więcej minut temu Kenowi, Milikowi, który też pewnie z czasem, kiedy wróci Kieza, już Di Maria, to może być jednak z wynikiem dla Flachowicza. To będzie takie fajne miejsce, żeby też podtrzymać w formie tych zawodników troszeczkę z drugiego szeregu, żeby dać szansę młodym. A kolejna kwestia to też pamiętamy, że ładnych parę lat Juventus nic w Europie nie wygrał. tak? Więc być może jeśli mówimy o ratowaniu sezonu, no bo też umówmy się, że nawet czwarte miejsce i ta Liga Mistrzów to nie jest coś co sprawi, że kibice Juventus powiedzą no wspaniale, no to, jesteśmy przecież. zadowoleni. Natomiast ewentualne w graniu Ligi Europy, co też nie będzie łatwe, bo te drużyny PD nie są słabe, a mogą być jeszcze mocniejsze, no to i jakiś to był taki mały promyczek słońca dla kibiców. W no tak, kiedyś kątę przecież też celowo, co był finał Ligi w Europy tak. w Turynie i odpadli w fazie, fazie. Właśnie ten ostatni raz, kiedy Juventus nie wyszedł z fazy grupowej, to był ten sezon, kiedy później był w Lidze Europy i doszedł do półfinału z benficą 14, 14. Z Benfiką i po przegrał porę remisie u siebie 0 do 0. Potem po rewanżowym, kiedy Jan Oblak stał jeszcze w bramce. Benficki, i później był finał, właśnie Benfica Sevilla, zamiast Juventus Sevilla, na co wszyscy sobie ostrzeli apetyty w Turynie przynajmniej. Tak, też uzupełniając to, co Tomek wcześniej mówił o tych kontuzjach, to wydaje mi się, że każdy klub szczołówki serii, no może, oczywiście oprócz Napoli i może oprócz Atalanty, no to w mniejszy lub większy sposób dźwiga tak tą swoją sztangę i tak się modli w duchu, że jeszcze do połowy listopada dojechać jeszcze te 3-4 mecze i sobie odpoczujemy, bo faktycznie. Myślę, że w większości tych ekip taki ten twardy reset mundialowy się przyda i dobrze zrobi. Ale to faktycznie są takie przedziwne sytuacje, bo rozmawialiśmy przed sezonami, i się zachwycaliśmy. O tutaj Lukaku wraca, tutaj Pogba, mm -hmm. Di Maria i tak. Di Maria praktycznie nie ma. Nie ma Pogba, Pogba nie. jeszcze ani raz nie zagrał. Lukaku teraz kolejna kontuzja. Też może nie zagrał z Juventusem, więc naprawdę no, przedziwne rzeczy się dzieją z tymi piłkarzami. I tak naprawdę no, niby masz piłkarza, tak naprawdę go nie masz w tym sezonie i wróci ci na wiosnę. Parę opinii z czatu. Tutaj Tomek Otoliński Prze Juventus. Nawet nie podejdzie poważnie do Ligi Europy. Jak dla mnie to będą wpuszczać w Lidze Europy takich mirettich i gattich. Fan widoku z okna Michała Pola tutaj broni Juve, że od dawna wkradł się zamiast Juve inny zespół FC Kontuzja. Mr. Capocannoniere. Zawsze dodatkowe wpływy z biletów, jakby taki Arsenal przyjechał. No czy Barcelona, czy... Czy Manchester United to rzeczywiście stadiony tutaj mogą być pełne. To jeszcze zanim wasze jedenastki, musimy trochę porozmawiać jednak o tych, który, drużynach, które wzbudzają pozytywne emocje, czyli i swoją piękną grą i zwycięstwami, Napoli i Atalanta, której tu widziałem, ktoś się oburzył, że nie bierzecie pod uwagę Atalanty wśród drużyn walczących o Scudetto. Tymczasem Atalanta notuje najlepszy sezon na tym etapie. Za kadencji Gianpiero Gasperiniego, teraz wygrana z Empoli na wyjeździe 2 do 0. I zresztą, co ciekawe, wejście Sebastiana Walukiewicza, który rozegrał, to znaczy, to był jego najdłuższy występ mm -hmm. w tym sezonie i od dłuższego czasu, choć za jego kadencji jedna z tych bramek. Padła. Atalanta Gasperiniego ma często takie postacie, które w różnych okresach się pojawiają. No i tak się zachwycaliśmy swego czasu Murielem, a to Zapatom, a to Iliciciem. Myślę, że teraz Ademola Lukman to jest taki okay. zawodnik, który wyrasta na takiego w pierwszym rzędzie. Znakomicie się go ogląda faktycznie i, i drybling, i strzał, i, i ma liczby. No wszystko jest w tym zawodniku i jeżeli tak to będzie dalej wyglądało, no to wydaje mi się, że to może być taki yy, prawdziwy no Najlepszy zawodnik Atalanty w obecnym sezonie być może. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej, ale znakomicie sobie to wszystko przeorganizował Gasperini. Przede wszystkim, że, że ta Atalanta też ma trochę taką inną twarz niż widzieliśmy w poprzednich latach. To nie jest koniecznie taki futbol totalny, że idziemy tam Chuzia na Juzia 4-3-5-4 i 6-2 i tak dalej, tylko tak w sposób taki bardziej wyrachowany. Przytrzymujemy rywala, strzelamy u bramki. Wiadomo, że doszły do tego też takie nieplanowane straty punktów, jak choćby ten remis z Cremonese No ale jednak to, co robi Atalanta, jest super w tym sezonie. No i też tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że Inter wygrał mistrzostwo wokół bez, bez pucharów na wiosnę. Milan zrobił w zeszłym sezonie to samo, czyli Juventus teraz powinien odpaść czy grać dalej. Na Atalanta tych pucharów w tym sezonie nie ma, tego problemu nie ma. I to też może być bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o dalsze, dalsze miesiące widzę. Ja nie wiem, jakoś nie potrafię zachwycać się tą talentą. Może jestem trochę obrażony na to właśnie, że zmienili ten styl, że to już nie jest już taka fajna ofensywna Atalanta, która każdego zajeżdżała, atakowała 5-3, 6-4 i tak dalej, tylko takie wyczekiwanie i dobijanie rywali konkretnymi strzałami. Natomiast no trzeba to docenić pewnie. Dorośli. Takie, tak, dorośli. Tak jak mówiłeś, Luke ma na pewno świetny transfer. Też nie spodziewałem się, bo pamiętałem go w meczów w Leicester czy w prezentacji, To tak nie robił jakieś wrażenie, zapadał w pamięć. Natomiast tutaj robi co chce. Chyba najważniejsza postać w Atalancie w tym sezonie. Parę też takich innych fajnych nawet twarzy, bo nawet ten Okoli w defensywie fajnie sobie radzi. Z coraz większą rolę też mam wychowanek. Ederson całkiem niezłe wejście, więc wydaje się, że jest życie w Atalancie, natomiast to też jest skłonie do tego, co mówi Tomek, że nie widziałbym ich na pierwszym miejscu, bo wydaje mi się, że oni w tych meczach z najlepszymi to jednak no nie dojeżdżają, że to no jeszcze tak nie jest ten moment. Z to, bo było, to było. No aż ale nawet na z Romą. No. tak, tak. Ale z też na szczęście. No ja nawet bym poszedł dalej, że no moim zdaniem Atalanta no nie ma w tym momencie potencjału nawet na pierwszą czwórkę. Oczywiście No tak krawiec kraje jak Materi Musta i Gasperini teraz robi nawet, szyje nawet coś lepszego niż niż mógł, było przecież no, trudno nie docenić faktu, że to też właściwie defensywę miał całkowicie nową, bo było różnego rodzaju dysfalifikacje, a to, a to kontuzje, włącznie z bramkarzem, który też wreszcie zaczął, zaczął bronić, czyli tych problemów nie ma zapaty nadal. Ten Muriel, Muriel chimeryczny, na szczęście wstrzelił się znakomicie, Lukman po Sopim też, na osobę, też można powiedzieć. No to tak naprawdę Boga w żadnym momencie nie no odpalił. Tak, no Malinowski jest, odstawiony, nie wiadomo tak naprawdę tak, dlaczego. Tak, 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 to jest dla tak, naj, tak, największa zagadka. Jest taką ma twarz właśnie ta Atalanta, bardzo pragmatyczną, kup minersa, solidną, no nic ponad to, plus, plus rzeczywiście ten Lukman, który, który jest w stanie zrobić coś, coś więcej. Dlatego no, powiem, że będę zdziwiony, jeśli Atalantę zobaczę na mecie tego sezonu w pierwszej czwórce. Notabene, jako że przed nami mecz Atalanta-Napoli, tu poproszę o waszego faworyta i któryś z widzów, tylko właśnie go zgubiłem niestety, twierdził, że albo ten mecz się skończy 0-0, albo 3-3, że to musi być epickie spotkanie. Jak wy myślicie, patrząc też na tą formę Napoli... Zobaczcie, że Napoli po raz siódmy w tym sezonie, licząc także że Ligę Mistrzów, strzeliło w jednym meczu przynajmniej cztery gole. Pierwszy hat-trick Osimera, Kwara z nie schodzi poniżej pewnego poziomu. W tym sezonie we Włoszech, jeżeli gra Napoli, to trudno upatrywać jakiegokolwiek innego faworyta. No to jest inna Liga Napoli. Ta, ta drużyna jest po prostu fantastyczna. W tym sezonie nie ma wad, i po prostu oglądamy i się zachwycamy, więc tutaj oczywiście na papierze. Zwycięstwo Napoli będzie no, będzie inaczej. Taka dawna Atalanta, tylko bez wad, bez wad Atalanty. To jest z tego okresu, kiedy, kiedy się Atalantom najbardziej zachwycaliśmy, która miała tam grała za wysoko, miała jakieś tam chwilę dekoncentracji, chwilę zapomnienia w defensywie, a miała kapitalną ofensywę. No to Napoli ma, ma wszystko właśnie. Ma wszystko i to będzie widowiskowość kontra pragmatyzm. I mimo, że Napoli gra po tak, będzie grało po takim meczu. Bardzo prestiżowym także dla Napolu, czyli po, po wizycie na Anfield, i co będzie na pewno sporym wydatkiem, takim energetycznym dla piłkarzy, no to no myślę, że będziemy oglądali podobny ręczek lazio tylko chyba jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, że, że Napoli będzie miało piłkę, będzie stwarzał sytuację i powinno to ten mecz wygrać. Jako że zbliżamy się do końca, prześledźmy szybko oceny Polaków według La Tello dello Sport za ostatnią kolejkę. Wojciech Szczęsny, co ciekawe, bez oceny za ten mecz zleczę. Widziałem, że jest awizowany, że nie zagra w meczu z PSG. Dostanie wolne. To by było dziwne. Arek Milik za to w, w, samotny w ataku, choć... Być może się Wlachowicz wyleczy, ale nie wiadomo, czy, na, czy będzie grał od pierwszych minut. I z tych zawodników, których tu widzimy, powiedzcie, czy Sebastian Walukiewicz są szanse na przykład, żeby on regularnie już teraz zaczął grać? No Nie wiem, czy na Mundial już nie zdąży, nawet się nie znalazł w tej 47. Już nie, można powołać, tak. Natomiast no, widziałem, że jaka kontuzja De Wintera, tak? no to, to on jakoś mu otwiera szansę do. Pierwszego składu, też Luperto, i najlepiej też widziałem taki komentarz, że kibicował się Empoli, który stwierdził, że jest załamany, bo z szedł Luperto, ucieszył się przed Walukiewicz i lepiej nie było, bo jeden i drugi bronić się potrafi. To cytuję, tak? to nie jest moja opinia. Natomiast widać, że Sebastian wraca po długiej przerwie, widać, że ta forma dopiero teraz będzie budowana, że to nie jest jeszcze ten zawodnik, którego pamiętamy z czasów w Kaliali, no, Trochę ograny przy tym drugim golu przez Hojlunda. Można mówić, że miało. W pewnym sensie udział przy tej, przy tej bramce, tak? Media go nie oszczędziły. Natomiast no poczekajmy, oby po prostu grał. Jakakolwiek ocena tego, co on potrafi, co on może w tym Emoli, to chciałbym przynajmniej tak 3-4 mecze zobaczyć, bo na ten moment to cokolwiek Natomiast z Polaków, jeszcze co do Jakuba Kiwiora, to jeżeli ktoś e, zrobił mu zdjęcie przy tej e, bramce Artura Cabrala na jeden do dwóch, mm -hmm. no to genialna to będzie fotografia. Mm -hmm. Jak on tak po prostu. Pada, tymi, ale jakie rozciągnięcie? Tymi no, nogami ta, chciał ta, tak zatrzymać ta, ta. nie do rady. I... I na plec, ale to, to taki musi być rozciągnięty, żeby był w stanie taką figurę tak. No i Rzadko, rzadko, też rzadko chyba się tak zdarza. Z kolei można oglądać tak, tak wysoką notę dla Krzysztofa Piątka w meczu, w którym nie strzelił gola de facto, bo, bo zazwyczaj te, te noty miały wyższe po tym, jak, jak trafił do bramki, czyli też należy ten jego występ na, na Stadio Olimpico w jakimś sensie docenić. No i też ta wysoka not nota Karola Linet, tego też często takich ostatnio niestety nie. No ale zagrał 6 minut, to w ludzie, że dali mu ocenę, prawda? Chyba za żółtą kartkę. Za żółtą kartkę, bo pomylili sobie minuty i ocenę. Natomiast można chyba powiedzieć, że Arkadiusz Szeca miał w sumie całkiem niezły występ, nawet jedna bramka po jego wrzutce, tak nie bezpośrednio, bo ta piłka jeszcze się odbiła, natomiast na no całkiem nieźle się prezentowała z przodu. To na koniec Waszej jedenastki kolejki. Zaczynamy tradycyjnie od tej Marcina. U Mnie tylko z tego co pamiętam dwóch, dwóch piłkarzy Napoli, a reszta przedstawiciel każdy, każdy z jednego klubu. Tak chciałem wyróżnić każdego, każdego z osobno, można powiedzieć, wikarią. Mimo tego, że Napoli przegrało z Atalantą 02, no to kolejny raz świetnie się spisał o broniu rzutkarnej. I, I ciekawe, gdzie ten zawodnik w przyszłym sezonie zakotwiczy, bo wydaje mi się, że jeżeli Provedel po tym poprzednim sezonie specji dostał szansę w Lazio i teraz fajnie mu tam idzie. No to Vicario tym bardziej powinien gdzieś dostać. Może Juventus, może jakiś inny zespół, to będzie ciekawe. Eee, śledzić tego zawodnika. Przedstawiciel Kremoneze, Lochoszwili, za, za remis bezbronkowy z Udinezem. Ta, tam też mogło się skończyć porażką, bo Deulofeu w doliczonym czasie nie wykorzystał doskonałej szansy, ale jednak wypada docenić, że przeciwko tak ofensywnie nastawionej drużynie, jak w tym sezonie jest Udineze, Kremoneze udało się utrzymać bezbrankowy remis. Schurz kolejna znakomita postawa tego zawodnika w defensywie. U mnie jest już chyba z drugi albo trzeci raz w tym sezonie w 11 kolejki. Wydaje mi się, że wyrasta powoli na taką kluczową postać: Torino w tyłach. No a wszyscy inni wydaje mi się, że mniej lub bardziej tutaj o nich powiedzieliśmy. Milankowicz, ważny gol i też jak zawsze szef defensywy Fiorentiny. No i Barella, który chyba już możemy mówić powoli, wraca. Do zdrowia, do siebie, do takiego procentowego. To teraz jedenastka Michała? Jest. E, tak. Ja do Wikario dopowiem tylko to, że to jak on broni karne to jest coś wyjątkowego. 7 na 12 obronionych od Lepiej sezonu. To jest nie? Tak, tak, tak. No, niesamowici. I też Wojtek szczęśliwy, całkiem niezły, mm -hmm. za skuteczność. No 7 na 12. W poprzednim i obecnym sezonie, więc też spore roboty w sumie 12 karnych w takim okresie. Facjo, raz że za bramkę, za to jak bardzo się cieszę, to nawet, mi się, jakby to były derby Rzymu, jakby strzelał właśnie temu lacio. To, jako... te, to też fajne, bo chwilę wcześniej Kandrewa jako były zawodnik tak, Lasy, tak. tylko ręce do góry. Ale, ale uśmiech był, uśmiech był Kandrewy. Kandrewe też właśnie chciałem wyróżnić za ten lobby, za tę fantazję, za to, że odnalazł się ponownie w środku, bo on kiedy w środku grał jeszcze w barwach Juventusu na wypożyczeniu z Udinese. Macocki, który czy na lewej, czy na prawej to jest po prostu nie z zatrzymania te jego wrzutki, Nawet, bo asysta to jedna, ale też drugi gol przecież po, po jego dograniu w pole karne ta piłka jeszcze gdzieś tam się zaplątała i ostatecznie Facio ją skrywał do siatki. Bastoni powoli mam wrażenie, że wraca ten stary dobry Bastoni, kapitalne podanie asysta. Mieliście takie skojarzenie, że to podanie do, do Bareli, to takie, taki gol ale kiedyś Inter Juventus, kiedy jeszcze Conte był trenerem ja Interu. E, nie, nie, nie właśnie też bastoni do do, do Barelli a, o, Tak, tak, i, tak, tak. I... To krzyżowe I... wtedy, tak. Takie. tak mhm. to, to było bardzo, bardzo podobne zagranie. Tak. Chyba też w reprezentacji za kątem w meczu z Belgią, Bonucci do. Tak, Jackie tak tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No, kwarcelio to, wiadomo, o Zimen za to, że no, już tak trochę w niego wątpiłem, bo naprawdę z tą skutecznością był na bakier, a tutaj pierwszy hat-trick, brawo i Fadzioli no, głównie za bramkę, ale też za to, że rozruszał ten niebłąd. Chciałem mhm. kogoś tam z tego eventu wyróżnić, no, to padło na niego. I jedenastka. Tomka. Tak, to ja zaproponuję zmianę w bramce. Myślę, że dla, dla Fiorentina naprawdę zrobił bardzo dużo w tym meczu ze specją teraciano. Zresztą to był taki prestiżowy mecz dla Drągowskiego, którego ten teraciano de facto wyrzucił z Fiorentiny. I tutaj też zwycięstwo po stronie bramkarza, bramkarza z Florencji. No nadal jestem pod wielkim wrażeniem Mario Rui, bo to jest zawodnik, który rozwinął się pod okiem Spallettiego w sposób no, niesamowity. Nie wiem, który piłkarz przeszedł większą metamorfozę. No, nawet Tonali do tego się nie umywa. Między pierwszym a swoim drugim sezonem w Milanie. Nawet tak myślę, miałby go ufarbować na blond, ściąć no, no. wąsa, powiedzieć, że to Brazylijczyk Mario Rui. Tak, tak. To 50 milionów euro lekko świetnie, świetnie, świetnie wygląda. Doceniłem y, Singo. Może nie to, że on jakoś tam się wyróżniał, ale zawsze grając na prawej stronie drużyny przeciwnej, przeciwko Milanowi i nie dać na tej stronie zrobić nic. No wiadomo, że tam też Leo, no duża wina była jego, ale powiedzmy, że Teo mniej widoczny, to ten singo naprawdę warto go w jakimś sensie docenić. Nie jestem wielkim fanem Torino, powiem wam szczerze. Dlatego kiedy tak trudno mi tam kogoś znaleźć, no ale no dobra Singo i Wlasić tak po przekątnej no gdzieś tam, tam Trobi trochę szumu dał. Tam gwiazdą jest Juric. Tam gwiazdą jest Juric, no i tak zawsze patrzę z takim przymrużeniem oka i z lekkim uśmieszkiem na tego Milinkowicza Sawicza w bramce, no bo to jeśli oczekiwać czegoś ciekawego po meczu Torino, to głównie dzięki, dzięki temu Milinkowiczowi Sawiciowi i chyba, chyba to wszystko. I tak, tak jak Marcin powiedział, no Barella, to w tym momencie to jest klasa sama w sobie, to naprawdę wszedł chyba na swoje, na swoje wyżyny, Nikolo Barella. To były wasze 11 Jeszcze zanim skończymy, po pierwsze przypomnienie dla naszych widzów o ofercie, jaką ma dla was nasz partner Kanal plus online. Zapraszamy do skorzystania. Dla widzów kanału sportowego za trzy pierwsze miesiące, tylko 20 zł za miesiąc. A oprócz meczów różnych lig, jak La Liga, Ligue E czy oczywiście naszej ekstraklasy, wybrane mecze Premier League, także tenis, wielki tenis WTA Finals z udziałem IGI Świątek zachęcamy. I na koniec, jeszcze no, no bo tak, no bo widzowie tutaj. Lobby Roller. Czy można porozmawiać o wicemistrzu Włoch, który odzyskał formę i pnie się w górę? Jan Groszicki też. Panie Paul, kiedy Inter? Na, na szczęście Mateusz trochę zganiacz mnie tu tłumaczy o Interze. Nie trzeba mówić, bo tam teraz wszystko działa jak trzeba. Czy jesteście, zgadzacie się z tą opinią? No, kontuzja kolejna Romelu Lukaku. W sumie parę, czy tam parę, nie wiem ile, parę dziesiąt minut zaledwie. Od kontuzji, kolejna kontuzja, mięśniowa. W ogóle nie wiem, yy, trzy tygodnie do mundialu, jak to wygląda. Czy są takie też nie, niepokoje jak w przypadku nie, Bogby, czy Nie, ma, ma jechać na mundial podobno. Jeśli nic się nie pogorszy, hmm. to w sumie chyba odnowienie tej poprzedniej kontuzji, więc coś tam no, jest Ale jakoś bez, bez lukaku sobie Inter ostatnio radzi. Kiedy Inter, to te gorsze wyniki na początku obecnego sezonu, to chyba wszyscy się zgadzaliśmy, że. To raczej jest przejściowe, że no nie wydaje nam się, że Inter będzie notował te słabsze wyniki przez dłuższy czas. No i ja nie mam wątpliwości, że Inter będzie walczył o mistrzostwo w tym sezonie. Nawet jeżeli ten początek był taki pełen turbulencji, no to jednak Inter jest na, sile, na tyle silną drużyną, też już doświadczoną i poprzednim sezonem i, i poprzednimi sezonami, tak można powiedzieć że na pewno będzie potrafił jakoś to wszystko poukładać. A dodatkowo do tego doszedł ten niesamowity sukces w Lidze Mistrzów, no bo to, co zrobił Inter w tym sezonie, to jest naprawdę no, czapki z głów. Wyeliminować tak, tak. Barcelonę w taki sposób i jechać już do Monachium na wycieczkę, to jest coś, o czym chyba nikt nawet w Mediolanie nie marzył, jak było losowanie tych grup Ligi Mistrzów. Więc Inter to sobie poukładał w znakomitym stylu. No i czekamy na niedzielę, bo gdyby się udało wygrać w Turynie, no to to już był taki pokaz mocy nie tylko piłkarskiej, ale też takiej mentalnej, no to by było coś takiego wow dla całego Interu. No, no, ja nawet spojrzę, spojrzę dalej, niech te Mistrzostwa Świata szybko przelecą, bo przecież na początku stycznia będzie na poli Inter. Także to będzie wielkie otwarcie 2023 roku. No, Wreszcie zaczęło się zgadzać, no, ten inter jest obliczalny, silny. No, pewnie o nim nie rozmawiałem, bo taki mecz jak z Sampdorium, no to o czym tam rozmawiasz? No, to właściwie był, tylko chodziło o to, jaki wymiar kary wymierzy. Tam powitanie Stankowicza, opuszczenie trybun przez kibiców, takie wymuszone ze względu na, na zabójstwo powiedzmy szefa, niech, niech tak będzie, tak. No, no generalnie wielkie tam kryminalisty, no ale, no ale to też odbiło się głośnym echem. Fajnie wygląda ta, ta lewa strona Bastoni Di Marco, no to może się podobać. Wierzę w tego go sensa, że po kampną to będzie, dzisiaj jestem ciekaw jego występu przeciwko Bayernowi Monachium. No piękny gol Korei, taki w stylu Diaza, tak od razu miałem takie skojarzenie, że, że nie tylko Milan ma takich zawodników, których stać na taki fajny, fajny rajd zakończony strzałem. Mm. No, i Czarnobyl z zdrowia, Czaranu, chyba, tak, tak już jest. Jest z tak, tak, no i właśnie jestem taki zdziwiony trochę, że tak nie mówimy, że brakuje Brozowicza, że brakuje Lukaku, no bo, bo tam zaczęło się wiele rzeczy zgadzać, tak jak przystało na wicemistrza, a jeszcze wcześniej mistrza. No tak, ja chciałem właśnie podkreślić Hakana, że odnalazł się w tej nowej roli dla siebie i wygląda naprawdę znakomicie. Natomiast skoro już to poruszyliśmy, to może środkowi obrońcy, którzy w pewnym momencie byli chyba największym problemem, okay. jeśli chodzi o Internet. Natomiast tutaj e, tak trochę. Odrodzili się, można powiedzieć, bo jeden z bramką, dwóch z asystami, więc też dużo wnieśli do przodu. Ja się zastanawiam, na ile ta zmiana bramkarza miała wpływ na to, jak się prezentują środkowi obrońcy, no ale tego się nie wiem, to można tylko dyskutować oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że jakoś z tym naną pewniej się czują. <todgłosy> Widzowie tutaj zastanawiają się, jaki będzie wynik meczu z Bayernem. Jako, że ten mecz jest zaraz, nie ma co go omawiać, ja już kończymy. Widzę, że jednak na Bayern więcej osób stawia, ale lobby, lobby Rowler pisze: 17-letni Karboni, dziś sieknie bramkę Bayernowi, róbcie screeny. Gdyby się tak okazało, zgłoś się na czacie do nas, jakoś to uhonorujemy specjalnie. Gdyby się okazało, że masz rację, jeszcze na sam koniec, fan widoku z okna Michała Pola. Zdrówka dla Pablo Mariego. Wspomnijcie o tym, czy śledziliście, jaka niesamowita historia, że nożownik tak, wyznał, tak, że tak. z jego powodu rzucił się w tak. galerii handlowej, ranił chyba sześć osób, jedną zabił, bo Kosiera. zazdrościł Kosiera. zawodnikowi mący. Znaczy, no to jest choroba psychiczna, tak? No to normalny człowiek, nawet jak czuje zazdrość do piłkarza, to się nie zachowuje w taki sposób, więc no straszna historia. Tak, więc... No, no miał szczęście w nieszczęściu też akurat Pablo Mari, że tam został oczywiście potraktowany tym, tym nożem, przeszedł, musiał przejść operację, ale, ale no, taka niezagrażająca jego, na jego życiu. Też tak w tym wątku możemy dodać, że chyba Lega Serie A troszkę zmieniła podejście na przykład do kwestii przekładania meczów, bo wiemy, że Monza chciała tak, przełożyć tak, ten nie. mecz z Bolonią, a wiemy, że w przeszłości chociażby jak była tragedia, kiedy hmm. się zerwał most w Genui i nie grała tak, sampleraj tak, Jona tak. na inaugurację, pamiętamy oczywiście mhm. też, co się działo po śmierci Dawida Astoriego. Teraz jednak stwierdzono, że, że ten mecz nie będzie przełożony. Też pewnie spore znaczenie miało to, że Monca nie grała na następny dzień, tylko dopiero w poniedziałkowy mhm. wieczór, więc też można się było uspokoić troszkę bardziej do tego czasu. Także nasza sympatia po stronie Pablo Mariego. Życzymy szybkiego powrotu na boisko. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek Kurwazut i moim ekspertom. Marcin Długosz, acemian.pl TVP Sport, Michał Borkowski Dziękuję bardzo Tomasz Lipiński Kanal Plus Dziękuję. Tygodnik Piłka Nożna. Dzięki i do zobaczenia. Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPGO.